Niezłą burzę pan wywołał w ostatnich dniach. Ekonomiczną, to znaczy, polityczną. Chyba nie ja, tylko aparat propagandowy Prawa i Sprawiedliwości i telewizja publiczna, rzecznicy i tak dalej wykorzystują moje niezależnego ekonomisty wypowiedzi po to, żeby posługiwać się w nimi w walce z opozycją. Nie mają żadnych sukcesów, wprost przeciwnie, jedna za drugą porażki, no to trzeba wypowiedzi niezależnego ekonomisty przykleić do opozycji. Ja nie jestem ani rzecznikiem żadnej partii, ani członkiem żadnej partii, ani nie biorę udziału w kampanii tej partii. Jestem niezależnym ekonomistą, a wyrywane zdania z kontekstu i przylepianie mnie do opozycji, bo byłem w Radzie Gospodarczej, jest po prostu obrzydliwe. Ja byłem z panem Mateuszem Morawieckim razem. Ktoś go przypisuje, mogę powiedzieć jedną rzecz. On mnie teraz w twicie nazwał guru. Właśnie, zacytujmy i zaraz, bo chciałbym, żeby pan się do tego też odniósł. Mateusz Morawiecki powiedział tak, napisał na Twitterze tak. Nowy guru ekonomiczny opozycji, a rozwiązania stare likwidować, prywatyzować, wydłużać czas pracy. I co pan na to? Panie redaktorze, wprost. Mateusz, byliśmy po imieniu. Więc może, jak mówisz, że jestem guru opozycji, bo bardzo mi miło, widocznie wiesz więcej, co myśli o mnie opozycja niż ja, bo nie mam takich kontaktów. Ty na dwa fronty przeważnie działałeś wtedy, o czym ja nie wiedziałem. Być może, że teraz też działasz na dwa fronty. To chcę, panie Mateuszu, powiedzieć, albo Mateuszu, powiedzieć ci tak. Przez ten czas, jak byliśmy w Radzie Gospodarczej, to byłem guru dla ciebie. Mnie radziłeś się, pisząc różne artykuły, które chwaliły prywatyzację, liberalizację gospodarki. Ja cię nawet pohamowywałem w tych zapędach, bo nie masz wiedzy ekonomicznej, nie zdawałeś sobie sprawy, że stosujesz skróty myślowe. Więc przejście na drugą stronę wtedy uznawałem za obrzydliwe, ale wykorzystywanie teraz mnie w walce przeciwko opozycji jest szczególnie obrzydliwe, szczególnie, że wiem, że byłem guru dla ciebie właśnie głosząc takie poglądy. A możemy też rozwiać tę wątpliwość, która jest panu przyklejana, czy bierze pan udział jakikolwiek w pisaniu programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej, opozycji, kogokolwiek? Nie biorę udział w pisaniu żadnego programu, żadnej partii opozycyjnej, ani Koalicji Obywatelskiej, ani Platformy Obywatelskiej. Jestem niezależnym ekonomistą. Nie biorę udział w żadnym kampaniach propagandowych, wyborczych, ani niczym. To jest przyklejanie aparatu propagandowego PiS-u mnie po to, żeby wykorzystywać moje poglądy do wmawiania, że te moje poglądy są poglądami opozycyjnymi. Ja będę dalej je głosił, bo uważam, że są słuszne, a opozycja niech sobie robi z tymi moimi poglądami, co chce.